Cześć, witaj cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi o reszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi o reszcie.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Blend Bladders, Eliminator, Wheel and Tire Cleaner, czyli produkt do opon i felg. I teraz tak, jeżeli chodzi o rozcieńczenia, od razu powiem, każde rozcieńczenie tego produktu dyskwalifikuje go. Tylko i wyłącznie koncentrat. Tylko i wyłącznie koncentrat. W koncentracie rzeczywiście zbiera. Zbiera, domywanie jest srogie, na oponach nie najgorzej. I kolejna rzecz, zapach, miazga. Słuchaj, ja dawno nie miałem takiego produktu, który by tak obrzydliwie śmierdził. Kurczę, zaryzykuję. Nie wiem, Domestos. Tragedia, to jest dramat. W pomieszczeniu umrzesz. Gwarantuję ci, umrzesz. Rozjebie ci płuca. No po prostu, no co mam powiedzieć. Coś strasznego. Dramat. Tego produktu zostało mi tyle i powiem ci, że odtąd, dotąd to ja się już męczyłem. No ale test jest test. No, no musiałem sprawdzić. Nie polecam. Naprawdę. No. I jak miałbym się bawić tym produktem, tak naprawdę, to tylko i wyłącznie oprysk. Bezdotykowo. Robi fajną robotę. Naprawdę. Tutaj jest ok. Próbowałem też na lakierze. Wiadomo, rozcieńczenia wszelkiego kalibru. Tutaj w ogóle rozcieńczenie tego produktu go dyskwalifikuje, tak samo jak zapach. Czy produkt mi się podoba? Nie. Dlaczego? Bo jest hardkorowym, zasadowym produktem, który, kurczę, no jest... Znaczy nie sprawdziłem, na ile jest bezpieczny, bo pół litra to jest troszeczkę za mało, a raczej no, nie narozrabiał mi, o tak, żeby była jasność. Czy na lakierze, czy na felgach, nie. Czyli można powiedzieć, że no, tyle mi go zostało, to zużyłem jakieś 400 i rzeczywiście poprawnie się zachował, ale większość w koncentracie. Więc to też, wiesz, no troszeczkę za mała butelka. Dla mnie produkt może nie istnieć ze względu na zapach i na to, że nie można go rozcieńczyć. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!